to pogląd. Tadzio i Tado nadal wydeptywali swoje ścieżki. Wisła była czysta i nieujarzmiona. Parowce dawały fale podobne do morskich. Są jeszcze ostatnie strzechy. Na nowo postawiono dom w rynku, zwanym wtedy Placem Stalingradzkim. Miłośnicy Kazimierza Dolnego mają swoje ulubione pory roku. Uwielbiają miasteczko latem. Przed prezydentem Wałęsą miasto Kazimierz Dolny odwiedzili Bolesław Bierut, marszałek Żukow, gubernator Frank, Piotr I, Jerzy Rakoczy, Karol Gustaw, Bohdan Chmielnicki, Kazimierz Wielki, Władysław Łokietek i wielu innych. W sierpniu przyjeżdżają setki młodych ludzi, aby zobaczyć nowe filmy ze świata. Czekają do zmierzchu na darmowy pokaz. Film dla mnie jest osobistą podróżą, gdzie poznaję światy, gdzie wszystko jest możliwe. Oglądam 200 filmów rocznie. Poranek dnia następnego. Jedni się budzą, drudzy zarabiają na śniadanie. A Tatar Krymski wszystkim gra Ave Maria. Czekają na zmierzch. Thank you.
Jesień zawsze przypomina o złotym wieku Kazimierza. Pusta dziś Wisła była zatłoczona statkami wiozącymi zboże, drewno, sól, potaż, zwany szmelcugą i wiele innych towarów. Handel zbożem budował fortuny, a spichlerze były piękne jak kościoły. W biednych czasach śliwki były podporą miasta. Suszono je dymem na drewnianych rusztach, zwanych lasami. Całe życie miasteczka jesienią przenosiło się do sadów. Przez stulecia do zimy w Kazimierzu trzeba było się solidnie przygotowywać. Gromadzono opał, szatkowano kapustę do kwaszenia, składano do piwnicy ziemniaki. Miasteczko żyje własnym życiem, a biel podkreśla bezczasowość krajobrazu. Są takie noce, kiedy przez dziurę w niebie zaglądają tutaj przybyłowie, celejowie, brombergowie, góreccy i doraczyńscy. A ci, których bliscy żyją, przychodzą w snach. Ośniło mi się ostatnio mój mąż i myślę o tym, że już niedługo umrę. Siedział nad... Nie, ja idę ulicą, a on słyszę głos. Zosiu, woła mnie. Ja się oglądam, kto mnie woła, ale poznałam jego głos. Patrzę, podchodzę bliżej do niego. Siedzi Franek na dachu. Ja mówię, co chcesz? Co ci podać? A on mi mówi, że coś mu trzeba podać. A dlaczego? Nie pamiętam, co on chciał, żeby mu podać. Ja się domyśliłam, że on potrzebuje wsparcia jakiegoś, modlitwy. Thank you.
Thank you.